Wchodzimy dzisiaj w taki wyjątkowo krwawy, wyjątkowo niesprzyjający okres czystego stalinizmu. To się zaczęło, jak już wspominałem, w istocie w roku 1948. Doszło wtedy do narzuconego zjednoczenia między PZPR-em a PPS-em. Połowę albo więcej członków PPS-u wyrzucono na bruk, wyrzucono z partii. Trochę też oczyszczono PZPR, ponieważ tam rozmaici ludzie także w jakichś celach oportunistycznych się do tego PPR-u zapisywali. A po drugie, ponieważ dość łatwo się było do tego PPR-u zapisać, władze się bały, że tam to jest napchane pełno agentów podziemia. Agenci podziemia niestety wygasali. Miesięcy wcześniej został potępiony przez Stalina marszałek Tito. Tito był w poprzednich latach no niemalże najbliższym sojusznikiem Stalina, bardzo chwalonym i tak dalej. Wprawdzie Jugosławię tylko częściowo wyzwolili Sowieci, większą część Jugosławii w oddziały Tito, tej komunistycznej partyzantki to uczyniły. Także, że ta Jugosławia była, nie była tak opanowana przez okupacyjne wojska sowieckie, jak inne kraje. Zwłaszcza trzy kraje były tutaj bardzo okupowane, ponieważ one w jakimś okresie znalazły się w wojnie ze Związkiem Radzieckim. To były Węgry, to była Rumunia i to była Bułgaria. Wprawdzie Bułgaria znalazła się w wojnie ze Związkiem Radzieckim, dlatego że jak Rosjanie doszli do granicy bułgarskiej, to na nic nie patrząc przekroczyli ją i zajęli ten kraj. No ale oczywiście potraktowano to, żeby powiedzieli wojnę Bułgarii i ją popełnili. U nas dużym poparciem nie społeczeństwa, ale Sowietów. Cieszył się Władysław Gomułka, towarzysz Wiesław, bohater podziemia. Można powiedzieć, że całe życie studiował marksizm, ale taki trochę skrócony, dlatego że miał w wykształceniu cztery oddziały szkoły powszechnej. No, ale dla chcącego nic trudnego. I nagle się okazało, że Gomułka jest antyradziecki. Zebrało się plenum Komitetu Centralnego. 1 sierpnia odwołali go i zaraz potem się ukazały wyjaśnienia i wszystkie. Gomułka jest antyradziecki. Ja dość żywo to wszystko obserwowałem i przede wszystkim widziałem, że jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Najpierw były duże siły w lesie, w dużej części kraju. Ci partyzanci walczyli. W rządzie był Mikołajczyk. Tego Mikołajczyka większość Polaków uznawała za męża opatrznościowego. Tak to się zaczęło, ale potem po kolei zaczęli rozbijać win. Zrobili referendum trzy razy tak. Bardzo brutalne, zwłaszcza we wschodnich województwach. Zrobili wybory, które były otwarcie oszukańcze, zaczęli niszczyć SL. Inne partie, które próbowały tam powstać, nie były wprawdzie w rządzie, ale próbowały, to te inne partie rozgromili.
PSL też rozgramiali, doprowadzili do rozłamu w PSL-u, powstał PSL Wyzwolenie. No, przecież nowe wyzwolenie, które byłem takim wyzwoleniem, prawda, chylącym głowę przed Moskwą. Wszystko się coraz bardziej pogarszało. I wreszcie ostatnia nadzieja, że w tym PPS-ie są jeszcze jacyś PPS-owcy. Nie, że wprawdzie tam rządzą komuniści udający PPS-owców, no ale ci PPS-owcy są i jest ich dość wiele i ten PPS jakoś trwa. No i wtedy ogłoszono, że będzie zjednoczenie PPS-u z PPR-em. Ja to oczywiście odebrałem jako ostateczną klęskę. I nagle w tej klęsce się pojawił Tito. Tito został potępiony. A więc znalazł się ktoś, kto się przeciwstawia Sowietom. No, niestety u nas nie ma nikogo takiego w Polsce, bo przecież ten Gomułka to jest stalinowiec. No ale jakby tak u nas jakiś Tito się znalazł, to by było wszystko wspaniale. I tutaj nagle włączam radio i komunikat, że nadużył zaufania Władysław Gomułka, że prowadził politykę antyradziecką. I ja w pełnej radości znalazł się Tito u nas. Nie, to był koniec sierpnia, pierwszy wrzesień. Miałem zacząć wtedy studia w październiku na Uniwersytecie Warszawskim, ale jeszcze mieszkałem w Sopocie. I miałem w Sopocie kolegę, którego ojciec, lekarz, był jeszcze przedwojennym komunistą. A on był taki bardziej oportunistyczny, ale takim, no, bardzo nieliczni byli tacy ludzie w naszej klasie, ale już w ostatniej klasie licealnej, w latach 47-48, to się zaczęła, w naszej klasie zaczynał pokazywać taki oportunizm, zapisywali się do organizacji młodzieżowej, najczęściej do takiej socjalistycznej ONTUR, ale do różnych, próbowali coś robić, ukrywali, że na przykład ojca aresztowano, no bo to właściwie niedobrze może być odczytane. I było takie mocne wahanie. I ja się do tego Andrzeja Dobrzyńskiego, zresztą bardzo sympatyczny chłopak, i on mnie mówił, że on zrobi karierę w PPR-ze. Ja przeniesie się teraz do Warszawy, bo dostanie etat w KCPZPR. I ja mu mówię, słuchaj, będziesz bronił Gomułkę, no to on taki, no wiesz, zobaczymy tego, wyjaśnimy, to się na pewno wszystko wyjaśni. Ja mówię, zapisz mnie do PPR-u. Ale w Sopocie to wstyd, w szkole to wstyd. I dlatego zapisał mnie w Gdyni do PPR-u. Zaraz potem nic nie zdążyłem zrobić. Przygotowałem mi całą taką ankietę, trzeba przygotować, bo na uniwersytecie jakieś tam materiały i tak dalej. Tam to wszystko, że tak bym grzecznie powypełniał, tak żebym nie miał żadnych kłopotów, żeby się na ten uniwersytet trafić. I tak się znalazłem w PPR-ze. 15 grudnia, będąc już w Warszawie, będąc już w PPR-ze, będąc już aktywny w PPR-ze, wszystkim opowiadałem, że trzeba Gomułkę popierać z każdej strony. Otworzyłem radio i jest transmisja ze zjazdu połączeniowego PPR-PPS. I zapowiadają, a teraz zabierze głos Władysław Gomułka.
Ja się tylko uśmiechnąłem, pomyślałem sobie, no to on im pokaże. To on im pokaże. I on pokazał. Ze Związkiem Radzieckim na czele będziemy kochali Związek Radziecki, bo przyszłość świata to jest Związek Radziecki i my się wszyscy będziemy, a towarzysz Stalin to jest nasz ojciec i tak dalej. I wtedy ja zrozumiałem, co ja zrobiłem. Ale to nie tylko ja zrozumiałem, co ja zrobiłem, ponieważ moje zachęty przedtem, przed 15 grudnia, przed tym kongresem zjednoczeniowym, to moje zachęty popierać Gomułkę, no trafiły, gdzie powinny trafić. I pojawił się, będziemy o nim mówili później oddzielnie, i pojawił się nagle no taki facet z biczem w ręku, jaki Henry Holland, żeby zrobić czystkę na uniwersytecie. Wyrzucił połowę, niewielka to była prawdzie liczba, ale była. Urządzili pierwszy dzień takiego sądu nade mną. Wrzaski, krzyki, nie wolno brać tego papiera, bo tam gdzieś leżał, bo musimy najpierw zobaczyć, czy tam jakieś szpiegowskie nie jest napisane, coś na to. Taka dość nieprzyjemna, dość nieprzyjemny zatkam wieczór. Jak dla kogo nieprzyjemny? Dla mnie nie był nieprzyjemny. Przeciągnęło to się w środek nocy. Mieszkałem byliśmy wtedy. Moi rodzice tam mieszkali zresztą cały czas, ten dom zaczęli budować przed wojną i tak praktycznie nigdy nie skończyli. Pod Pruszkowem koło Komorowa i na noc oczywiście wracałem do domu. Jak wyszedłem z uniwersytetu koło gdzieś drugiej, trzeciej nad ranem i poszedłem na stację, to żadnych pociągów nie było. Ale kolejarze mi poradzili, żebym tam przeszedł na jakiś inny peron, bo tam będzie pociąg taki podmiejski, roboczy. On wprawdzie prawie do Pruszkowa dotrze, do Piastowa przed Pruszkowem. No ja to zrobiłem, wsiadłem w ten pociąg, zawieźli mnie do tego Piastowa i dalej z Piastowa poszedłem piechotą. Przez Pruszków koło kościoła. Jak zobaczyłem ten kościół, to biegłem do drzwi otwarte. Wszedłem do kościoła i zacząłem dziękować. Zacząłem się modlić i zacząłem dziękować. Wyrzucili mnie. No, to wyrzucenie później było, nie oszczędzano mnie rozmaitych przykrości. Uchwałą koła Związku Młodzieży Polskiej na Wydziale Prawa. Ja nigdy w Związku Młodzieży Polskiej nie byłem. Byłem tylko w PPR-ze, no i bardzo prawie nie, no bo mnie wyrzucili prawie nie w tym PZPR-ze. I wtedy uchwałą koła ZM Związku Młodzieży Polskiej zostałem wyrzucony ze studiów z prawa. No jak zostałem z prawa, to można się właściwie cieszyć, bo gorzej było, bo mogliby mnie zamknąć, aresztować, to tutaj rozmaicie bywało. Więc ja taki, że tak powiem, z pewnym poczuciem bezpieczeństwa zostałem w domu, tam pod Warszawą. I tam przyjeżdża do mnie kolega. I kolega mówi, słuchaj Leszek, profesor taki a taki ma pretensje, że ty nie przyszedłeś na egzamin. A ja mówię, no to powiedz mu, że mnie wyrzucili z uniwersytetu. A on mówi, ja mu to powiedziałem. A na co on mówi, że jego to nic nie obchodzi, ty musisz ten egzamin u niego zdać. I mam, to był egzamin z prawa finansowego
I mówi, musisz zdać ten egzamin z prawa finansowego. Ja mówię, jak pójdę do niego i powiem, że ja po prostu jestem nieprzygotowany. No, nie znam tego egzaminu. Idę. Ale mi powiedział, mam wieczorem w takim czasie poseminaryjnym już przyjść do gabinetu gdzieś tak koło ósmej wieczorem. No to ja przyszedłem tam właśnie pusty uniwersytet. Nie, uniwersytety nie były wtedy takie specjalnie liczne. U nas na pierwszym roku prawa było łącznie 70 paru studentów. Nie była to duża ilość. Potem się okazało, że jeszcze mieliśmy studentów, którzy nie przychodzili, ale nie trzeba było przychodzić. To szliśmy przedwojennym programem, przedwojennym systemem i tak dalej. On się w następnym roku już się całkowicie zmienił. Dyscyplina, obowiązek bycia na każdym wykładzie i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie się zmieniło. Połowa to może przesada, bo tyle nie mieli, ale kilku profesorów takich nie do uratowania wlano na zbity pysk. Coś takiego było, więc w momencie, kiedy ja byłem na uniwersytecie, na tym ostatnim roku, tak jak w szkole średniej byłem przedwojennym systemem, z przedwojennymi nauczycielami i tak robiłem maturę, to tak samo miałem pierwszy rok studiów. Ale nie tylko pierwszy rok studiów, tylko aż do końca, aż do ostatniego. Natomiast ci, którzy w następnym roku trafili, było już ich znacznie więcej, trafili na Wydział Prawa, no to od rana do wieczora musieli tam, musieli po prostu siedzieć na wykładach i grać w karty. No. Studenci nie są przecież tacy chętni, że siedzieć i słuchać. Przyszedłem do tegoż profesora, zapomniałem jego nazwisko w tej chwili, zresztą znajomego mojego ojca, jak się potem okazało. I on mówi, proszę pana, pan nie zdał w terminie egzaminu z prawa finansowego. Musi pan je zdać teraz. Ja mówię, tak jest panie profesorze, ja jestem nieprzygotowany. A on mówi, proszę mnie nie pouczać. Ja sam poznam, czy pan jest przygotowany, czy nie. Proszę odpowiedzieć na trzy pytania. I daję pierwsze pytanie. Ja tak odpowiadam na inteligencję, prawda? No, niby wiem, niby nie wiem. Drugie pytanie to samo. Trzecie pytanie to samo. I on tak patrzy na mnie i mówi, no tak, niestety miał pan rację. Nie jest pan przygotowany. Ja dlatego daję panu najniższy możliwy stopień, trójkę z dwoma minusami. To znaczy zdałem egzamin, trójkę z dwoma minusami. I mówi, wie pan, no ja po paru dniach niech się pan pojawi w uniwersytecie, już tak pod koniec urzędowania dziekanatu. Jak tam pan przyjdzie, to tam będzie taka urzędniczka, która siedzi i się nudzi. Już się studenci, że tak powiem, rozeszli. I niech pan nic nie mówi, tylko da jej indeks. Ja poszedłem, nic nie mówiąc dałem indeks. Ona nic nie mówiąc ten indeks otworzyła, coś do jakiejś księgi wpisała, coś jakąś pieczątkę postawiła w tym indeksie, oddała mi ten indeks, też nic nie mówiąc, prawda? Znudzona czy zmęczona. Ja to wziąłem i nagle okazało się, że jestem na nowo studentem. I nie byłem studentem takim, powiedziałbym, szczególnym, ponieważ po pierwsze, głównie koło Związku Młodzieży ZMP, Związku Młodzieży Polskiej, ale także jakby kierownictwo tego PZPR-u na uczelni
wzywał mnie bez przerwy na jakieś zebrania. Powtarzano, że ja już nie jestem studentem, że jestem wyrzucony, że jestem wrogiem, że muszę tam oddać i tak dalej. No, nie było to przyjemne, nie było to przyjemne, że tak powiem. I tak mówiąc, ja wiem, koło roku to mniej więcej było takie wyrzucanie. I dopiero po roku mi odebrali legitymację. Jak mnie to znaczy wcześniej mnie niby wyrzucili, ale z uniwersytetu, ale z PZPR-u mnie nie wyrzucili, tylko po prostu w PZPR-ze dowiadywałem się, kim jestem. Ale legitymację miałem. I wreszcie kazali mi oddać legitymację, oddałem ją towarzyszowi Henrykowi Holandowi, o którym później powiem. I poszedłem, ukrywając radość. I na czym polegały moje studia? Po pierwsze, trafiłem, a ściślej mówiąc, mój ojciec powiedział, idź do Herbsta. Herbst to był młodszy kolega mojego ojca i z uniwersytetu. Jeden był chyba adiunkt, to znaczy mój ojciec, a drugi był starszym. No, miał jakąś niższą tam, że tak powiem, funkcję, był parę lat młodszy od mojego ojca. Razem pracowali w tym samym gimnazjum, był taki obyczaj, że na uniwersytecie prawie nie płacono pracownikom naukowym jakieś grosze, natomiast nauczyciele gimnazjum mogli po prostu tej pensji wyżyć. I ja znałem Herbsta od drugiego roku życia, można powiedzieć. Znaczy on mnie lepiej znał od drugiego roku życia, ale ja też go znałem. Poszedłem do Herbsta i on mnie mówi, Leszek, to jak ty masz legitymację, że jesteś studentem, to idź do naszego dziekanatu i zapisz się na historię. Ponieważ przedwojenny system, który tutaj działał, to jest system taki, że jak się student zapisze na uniwersytet, to potem może dowolnie zmieniać wydziały. Albo pół tego wydziału, pół tego, to znaczy to studiuje, czego chce. I nie ma jakichś specjalnych terminów. Studiowali ludzie po 10 lat, prawda, zacząć 4-letnie studia skończyli i tak dalej. Ja poszedłem do tego drugiego dziekanatu w innym budynku i się zapisałem na, to już był drugi rok i zapisałem się po prostu na drugi rok. Tylko, że nie bardzo mi się chciało chodzić. Ponieważ była właściwie jeden, na prawie jeden był przedmiot obowiązkowy, logika formalna i tam trzeba było chodzić. I ja sobie wybrałem jakiś taki, ponieważ wszyscy tam musieli chodzić, a ta grupa akurat, która się zbierała, miała nie więcej niż tam 15 osób, to ja w kratkę wprawdzie, ale na ten uniwersytet chodziłem i w ten sposób konspiracyjnie skończyłem prawo. Skończyć historię mi się nie bardzo chciało. Jakieś tam egzaminy zdałem, ale to było źle. I zapisałem się na studium, ale zapisałem się jak się to kończyło, zapisałem się na studium, na seminarium oczywiście profesora Herbsta i od tej pory przez 20 ponad lat, aż do jego śmierci, byłem na uniwersytecie, na seminarium u Herbsta. I w znacznej mierze moja wiedza historyczna, a także zresztą i prawnicza, była po prostu, uczyć się musiałem. Na prawie się musiałem uczyć, ponieważ musiałem, mnie
byłem wyrzucony. Wprawdzie młodsze roczniki do tego nie wiedziały. W tym moim roczniku to nie wszyscy wiedzieli, prawda? Ja tam się snułem, żeby nikt nie zobaczył. No ale musiałem zdawać egzaminy. Więc bardzo szybko wpadłem na taki pomysł, że od drugiego roku zdawałem egzaminy nie przed terminem, bo można było przed terminem, tam miesięcznym czy coś, ale jeszcze wcześniej. Przychodziłem do profesora, opowiadałem jakąś bajeczkę, że ja właśnie tutaj mam chorą matkę albo wyjechać muszę, coś tego, żeby on je wcześniej przeegzaminował. Tylko że żeby zdać ten egzamin, ponieważ nie, cała biurokracja, gdyby się nie zdawało tego egzaminu, cała ta biurokracja mogła udowodnić, że ja nie jestem studentem, bo mnie wyrzucili. Przynajmniej sprawa. Bo przypuszczam, że do historii by to nigdy nie dotarło. I w ten sposób zdawałem, ponieważ równocześnie studiowałem, to tam nie miałem żadnych problemów. Równocześnie studiowałem na Akademii Nauk Politycznych na Wydziale Ekonomii Społecznej, tak, ANP. To była taka uczelnia, która była własnością profesorów. Ja właściwie na ostatnim jej roku, zlikwidowali ją potem, ale zlikwidowali ją równocześnie z tym, jak ja ją skończyłem. Tamte studia były krótsze trochę, były trzyletnie. Zapisałem się na Wydział Ekonomii Społecznej i na dodatkowo na studium dziennikarskie, które trwało 3 lata, także go skończyłem. Rozgadałem się o moich osobistych przygodach. Po prostu nie mam prostego życiorysu. Ale ważniejsze znacznie, to nie są oczywiście moje oczywiste przygody, tylko to jest ten straszliwy okres. Może w tym okresie nie wymordowano tylu ludzi, co w tym pierwszym okresie, ale terror, i to taki terror codzienny, terror na ulicy, był terrorem okropnym, okrutnym. Powstawały jakieś organizacje podziemne, po paru tygodniach z reguły były łapane. Wsadzano ludzi na długie lata do więzienia albo po prostu mordowano. Tych, którzy się sprzeciwili reżimowi. Ale reżim zaprowadził kolektywizację rolnictwa. Chłopcy mają oddać gospodarstwa rolne, także mają oddać tą ziemię, którą dostali parę lat z parcelacji majątków obszarniczych. I mają to wszystko oddać, ale chłopi nie chcą tego oddać. W związku z czym jak na przestrzeni mniej więcej 2 lat, bo ostatecznie zmusili ich do tego, żeby zrezygnowali z całej swojej ziemi. I pracowali, że tak powiem, w tych spółdzielniach produkcyjnych. I w tym czasie, kiedy się broniono, to kilkaset tysięcy chłopów zostało aresztowanych, zatrzymanych, wziętych ze wsi. Nie wsadzonych do więzienia ani do jakiegoś obozu. Po prostu utrzymanych w jakichś aresztach, w jakichś budach przy aresztach i tak dalej. I trzymali takiego, ledwo go żywili, od czasu do czasu pobili i pytali się, to oddasz ziemię? Nie. No to masz po łbie. Aż wreszcie chłop mówił, to ja już oddam tą ziemię. To ich wtedy wypuszczali. Nawiasem mówiąc, całą tą
tym całym chłopskim nieszczęściem kierował no, przedwojenny pracownik PPS-u. Nie dlatego, żeby Żyżyż był komunistą, tylko przyznawał się, że on odsiedział swoje w Związku Radzieckim w latach 70. i nie chciał iść do więzienia, w związku z tym pouczał chłopów, żeby też nie szli do więzienia po paru miesiącach, żeby stracili. Pojawiały się strajki robotnicze. Za każdym razem niewielkie, za każdym razem wywołane jakimś konkretnym wydarzeniem. I wtedy oczywiście przychodziła milicja, albo jeszcze gorzej, przychodziła bezpieka i aresztowano, bito tych robotników i znowu już przyznaj się, że będziesz pracował. Więc oni początkowo mówili, nie mogę, bo ja... A dostawali odpowiednie ranie. To była duża część społeczeństwa. Ale była też druga część społeczeństwa. Przykro to powiedzieć, ale była. Byli to studenci. Jeżeli... Tak, byli to studenci. Jeżeli... Na moim roczniku to była mieszanka. Jedni byli po pierwsze mało było ich, poza tymi ubowcami, którzy tam niby z nami razem studiowali, a właściwie tylko zaliczali egzaminy, to poza tymi ubowcami to się te 70 par osób na roku, prawda, więc... Natomiast już rok niżej, to już na roku nie było 70 parę, tylko 300-400. I od rana do wieczora siedzą, od rana do wieczora wykładowcy dyktują, oni zapisują, tak jak niemalże jak w szkole podstawowej. Absolutna zmiana. I teraz tak. Jeżeli nie zapiszesz się do ZMP i nie będziesz aktywnie działał w ZMP, no to nie zdasz do nas na następny rok. Bo niby nie ma takiego stopnia z uczestnictwa w ZMP, ale jest taka norma, że ludzie, którzy się nie zapiszą, nie mogą na drugi rok awansować. I kolejna rzecz. Nagle jeżeli my mieliśmy jeszcze tych starych profesorów, to już się mało z nich zostało i są młodzi, nowi profesorowie, na ogół źle przygotowani, niektórzy zresztą okazali się bardzo zdolni, no, co najmniej dwóch, trzech takich mogę wymienić, którzy rzeczywiście do jakiegoś wysokiego dorobku naukowego doszli. Większość oczywiście nie. Co oni mówią? Oni po prostu tylko mówią to, co jest nawet nie w nowych podręcznikach, tylko bo nie ma pieniędzy na to, żeby te podręczniki drukować, ale no, w skryptach nowych, czy w zapiskach, które sobie studenci robili. My jesteśmy najszczęśliwszym narodem, bo Francuzi umierają z głodu. A my proszę bardzo, no mamy w każdym sklepie. No naprawdę tutaj coś się takie kłopoty zdarzyły i wycofano kawę z kawiarni. Wycofano kawę ze sklepów, no bo kawa to przecież taki pański jakiś obyczaj i tak dalej, a prawdziwy patriota to będzie pił kawę i tak robiliśmy. Chodziliśmy do kawiarni i jak prawdziwi patrioci
piliśmy kawę zbożową, bo innej dostać nie było można. Była zdolna taka poetka, młodsza o parę roczników ode mnie, z dobrej takiej rodziny, dość zamożnej, przynajmniej przed wojną byli zamożni, no bo potem już nikt chyba nie był. I wychowana w takim duchu przedwojennym. Ja ją poznałem nie jak zaczynała studia, tylko jak kończyła studia. I ona mi wtedy mówiła, no bardzo dobrze, że ja poszłam na studia i to na jakieś humanistyczne, bo ja przecież byłam czarną reakcją, a teraz to ja wiem, jaki jest świat, co zawdzięczamy Związkowi Radzieckiemu. Jeżeli mówię, że to była rzecz straszna, to była naprawdę rzecz straszna. Studenci składali się z dwóch grup. Pierwsza grupa, najgorsza biedota wiejska, która nie miała żadnej świadomości. I na przykład miałem takiego kolegę, który pod koszulą tutaj nosił krzyż na szyi. Ale był ubrany. I głośno krzyczał, bo my tych plechów, bo przecież nie ma żadnego Boga i tak dalej. On w ogóle nie wiedział, co on robił. Nie był zbyt inteligentny i był to taki niewierzący katolik. Tam na tyle silny katolik, że ma krzyż na piersi. Na tyle silny niekatolik, że się od katolicyzmu odżegnuje. To była jedna grupa. A druga grupa była taka. Jak nie przystosujesz się do tego naszego wspaniałego ustroju, no to nie masz żadnej przyszłości. Wiersze piszesz, a do pługa to nie damy ci. Prawda? I ta dziewczyna zupełnie szczerze i jawnie i mówi, bo przecież my jesteśmy wszyscy PZPR-ze. My wszyscy jesteśmy przy partii, my wszyscy kochamy Związek Radziecki i tak dalej. Umarł Stalin, tłumy na ulicach, ludzie płaczą. Umarł Bierut, już nie wrócił z Moskwy. Tłum, który się na pogrzeb Bieruta przybył, to był i tak łagodny, bo zadopiał tylko 5 czy 6 osób. Gdy w Moskwie przy pogrzebie Stalina, to chyba zadeptano kilkaset osób. Ogromne tłumy. I oczywiście w tym wszystkim są ludzie, i to nawet tych ludzi jest dużo, którzy nic nie mówią, nic nie działają i pilnują się na wszelki sposób, ale wierzą w niektóre rzeczy. No jaki cud odbudowaliśmy Warszawę? Odbudowano kawałek Śródmieścia, a nie Warszawę. Tak między nami mówiąc, to była osobista, że tak powiem, inicjatywa towarzysza Bieruta. I my odbudowaliśmy Warszawę, a kto odbuduje miasta w zachodniej Europie? One też są zniszczone, a tam przecież jest taka bieda, nikt nie odbudowuje tych miast. Ponieważ PRL było takie jak inne kraje tego obozu, było oczywiście bardzo zamknięte. Jeżeli nie należałeś do elity politycznej, to o tym będziemy jeszcze mówili później, jeżeli nie należałeś do elity politycznej, do tej rządzącej elity politycznej, to nie mogłeś wyjechać na Zachód. Nie mogłeś w ogóle wyjechać.
Ale przede wszystkim można by od pewnego momentu pozwalali wyjechać jeszcze pod kontrolą do Bułgarii, ale do Związku Radzieckiego nawet nie wolno było wyjechać. A na Zachód wyjechać? Normalnie taki był dowcip. Siedzi, ogłosili, władze ogłosiły, że otwarły granice. A jakiś stary Żyd siedzi na ławeczce i pali fajkę. I ktoś do niego podchodzi i mówi: panie, co pan robisz? Nie wiadomo, kiedy tą granicę znowu zamkną. Niech pan ucieka. A ja mówię: nie, nie, ja muszę zapalić fajkę, bo inaczej mnie zadepcą. To jest taki dowcip z tych czasów. No, żałosny dowcip, ludzie jakby ze skutkiem mówili. Wychodzili ludzie z uniwersytetu, wychodzili ludzie wykształceni, nauczeni, zmieniającego się marksizmu, ponieważ ten marksizm się powoli, ale zmieniał. Najpierw się zmieniał na gorsze, a później się zmieniał na lepsze, ale w tym okresie, o którym mówimy, to się bez przerwy zmieniał na gorsze. Ponieważ lekarze, towarzysz Stalin na coś tam zachorował, a ponieważ lekarze na czas go nie wyleczyli, to zostali rozstrzelani. No bo po co nam taki lekarz, który przyszedł do mnie i mnie nie uzdrowił, to pod kulowiec. Całe pokolenie nie wiedziało, czym była przedwojna, czym była wojna, AK to zaplute karmi reakcji. Moja siostra, jak wybuchła wojna, miała 5 lat. Jak się wojna skończyła, miała tam 10, 11. Jak poszła do szkoły i chodziła do tej szkoły i gdzieś ja w domu mówię, bo w tym takim kraju pod butem zaborców to coś tam nie można. A ona tak patrzy na mnie zdziwiona i mówi: a co ty tak mówisz? Ja mówię: no bo przecież Polska nie jest krajem niepodległym. Ona mówi: jak to nie jest krajem niepodległym? Jest krajem niepodległym. Ja mówię: dlaczego? No jak to? Mamy prezydenta, jesteśmy członkiem ONZ-u, no to znaczy jesteśmy krajem niepodległym. Ja mówię: a kogo słuchamy? A ona mówi: no pewnie, że Związku Radzieckiego, ale to przecież są takie dwa kraje na świecie. Stany Zjednoczone to cały Zachód się ich słucha, a my to się słuchamy Związku Radzieckiego, ale to są tylko dwa takie kraje. A Polska jest niepodległa. No zobacz, nawet orzeł jest, wszystko tak jak było. Ja pamiętam monety przedwojenne, taki samorząd był na nich. Zmieniła później, tak jak ogromna większość Polaków, trochę zdanie. Natomiast te kilka lat, pierwsza generacja, która była urodzona do 32 mniej więcej roku, starsi urodzeni w 29 roku, w 19 roku, spędzili na wojnie albo nie wrócili z emigracji. Po prostu straty tutaj były olbrzymie. Natomiast roczniki 34, 35 to są roczniki wychowane przez PRL. Wprawdzie po jakimś czasie okazuje się, że to wychowanie PRL-owskie jest fałszywe. I niektórzy ludzie się zaczynają buntować, ale większość ludzi staje się tylko cyniczna. Nas oszukano, to oczywiście
To bzdury z tym wszystkim PRN-em, bzdury z komuną, bzdury z tym Stalinem okrutnym. No, ale my musimy żyć tak, jak jest. Będziemy tak żyli. Jedni ludzie w więzieniu, w więzieniach, w aresztach są dławieni. Ja się później zaprzyjaźniłem z pułkownikiem Rozenzawackim, który był przedwojennym, wprawdzie w KPP nie był, ale był z przekonania komunistą. Później współpracował z władzą ludową, później go zamknęli. I była tylko i stosowali tylko jedną rzecz. Sadzali go na kołku i reflektor w jedno oko zasłonięte, reflektor w drugie oko. Po godzinie zmiana. Kij się złamał, a teraz drugie oko jest. On miał przedtem dobry wzrok, wyszedł z więzienia, nie widząc na oboje oczu. Jedno oko mu się udało uratować, drugie oko mu się nie udało uratować. Kto tym kierował? Tym kierował pułkownik, który sam sobie nie wrócił rąk, tylko codziennie wychodził z własnego gabinetu. W tej chwili nie pamiętam nazwiska. Wychodził z własnego gabinetu rano, oglądał, jak ci więźniowie w rozmaitych pozach są tutaj poumieszczani. I potem zajmował się jakąś własną pracą, a później jak miał wracać do domu, to wychodził znowuż i oglądał. Po latach Rozen mi opowiada, jak go po październiku wrócił do wojska i tak dalej. Pracował w Wojskowym Instytucie Historycznym początkowo, ale pracował w Akademii Nauk, w Wydziale Historii Akademii Nauk na Starym Mieście. I opowiadał mi, jak wyglądało otwarte zebranie partyjne na już po potępieniu Stalina, już wszystko, że tak powiem, zupełnie jest odwrócone. Jak wyglądało takie posiedzenie otwartego, żeby wszyscy przyszli, zresztą musieli. Posiedzenie podstawowej organizacji partyjnej PZPR i na tym posiedzeniu rozpatrywano sprawę historycznie dość parszywej zresztą, ale to inna sprawa. Rozpatrywano sprawę takiej historyczki, która podczas wojny była tajnym współpracownikiem, ale donoszącym przede wszystkim na ludzi z instytutów naukowych i w znacznej mierze na ludzi mocno partyjnych. I ten sam facet, ten sam pułkownik, który w informacji wojskowej trzymał Rozenzawackiego. Pół godziny, godzina, jedno oko, potem drugie oko, jedno oko, drugie oko, a potem kijek trzeba zmienić. Zobaczyłem część ze strachu. Ona, ta delikwentka, płakała, mówiła, ja tam straciłam jakąś posadę, bo likwidowali jakąś placówkę, a przecież ja miałam małe dziecko, nie miałam z czego żyć, to ja musiałam. A on, to ty ludzi naszych
najlepszych wydawałaś tym stalinowskim psom. Jak pan mówił. A upłynęło jeszcze trochę lat. Po roku 68 część osób, nie wszyscy przecież tam byli narodowości żydowskie, rozmaicie to bywało, część osób po prostu wydalono z Polski. I ja rok później, dwa lata, trzy, nie wiem, coś takiego, po 72 roku, bo po wydaniu wojny polskiej. Kolega mi mówi, widziałeś, kolega w redakcji, widziałeś paryską kulturę? A ja mówię, no nie bardzo. A ja to ci pokażę, tam o tobie piszą. Ja otwieram i ten zbrodniarz, który się dla oficer, frontowy oficer, który walczył i tak dalej, trząsł się na jego widok. Otóż ten zbrodniarz nagle pisze i mówi, ten jest taki, paskudny komunista, ten jest taki, a tutaj Moczulski to jest moczarowiec. To jest ukryty moczarowiec i wojna polska to wcale nie jest żadne odkrycie, to jest moczarowiec. Ja wtedy wziąłem, napisałem list do, króciusieńki list do redakcji kultury paryskiej. I tam napisałem, że tego, tego dnia tak, a tak napisał ten pan. Otóż nie ja, ja protestuję, żeby człowiek, który w czasach stalinizmu tak, a tak się zachowywał, żeby nas uczył moralności. I Trybuna Paryska mi odpowiedziała, pan Leszek Maczulski w Warszawie, nie skorzystamy z pańskiego tekstu. Ale trzeba przyznać, że pozbyli się, a w każdym razie, jeżeli to nawet to pisał pod pseudonimem, ale raczej się pozbyli. Ten najgorszy okres, bo jeżeli bardziej może brutalny, bardziej krwawy był okres wcześniejszy, to ten okres 48 zakończył się gdzieś między śmiercią Stalina w 53 roku, aresztowaniem księdza prymasa we wrześniu tego roku, straceniem Berii za to, że szpiegował dla Azerbejdżanów czy Irańczyków w młodości, prawda, szpiegiem był i został na całe życie, został za to skazany na całe śmierci. Jeśli chcemy powiedzieć, który okres najbardziej odbił się na tej niedobrej historii PRL-u. To był ten okres między jesienią 1948 roku, a gdzieś wiosną 1956 roku, kiedy po prostu w tym swoim przemówieniu na 20. zjeździe Chruszczow potępił Stalina, a w Polsce to potępienie, ten tekst tego potępienia, no można właściwie było dostać w każdym miejscu, tyle egzemplarzy udało się wyprodukować. Ten okres był dlatego najbardziej parszywy, że ludzie w wielu wypadkach ginęli z prostej głupoty. Szli do więzienia z prostej głupoty, ale szli także do więzienia zupełnie niewinni, którzy nie wiedzieli, co się stało. Byli mordowani, byli bici, byli zamykani, jedni się poddawali. Takich ludzi upodlonych, takich ludzi zmarnowanych, zniszczonych, takich ludzi nauczonych cynizmu. Przecież ta cała młodzież, która była, niech żyje towarzysz Stalin,
to oni potem, jak się już dowiedzieli od Chruszczowa, co ten Stalin robił, to co oni mieli zrobić? Oni po prostu stali się tylko cyniczni. No to ja będę dalej robił karierę w PZPR-ze. Byli nieliczni, którzy no wprawdzie powoli ewoluując, ale od tego zbrodniczego komunizmu odeszli. To byli tacy. Byli i cześć im chwała. Ale ilu ich było? Sam Jacek Kuroń gdzieś w połowie lat 70. jeszcze przed opozycją napisał, czy tam powiedział, bo właściwie to czym my dysponujemy? Mamy kilku profesorów i kilkudziesięciu studentów na wydziałach, na dwóch wydziałach na uniwersytecie, tylko na dwóch wydziałach. Tam czterech czy pięciu profesorów, 30-40 studentów. Tylu mamy w Warszawie. A w Krakowie? A w Krakowie mamy tylko znak, który jest wprawdzie katolicki, ale za każdym razem głosuje w Sejmie za wnioskami PZPR-u. Nieraz się zdarza wydarzenie historyczne, że wstrzyma się od głosu. Jeśli nie potrafimy sobie poradzić z tym, żeby ten okres historycznie dokładnie opracować, żeby ten okres tej najgorszej nędzy moralnej Polaków. Jeżeli nie, no to będziemy się powtarzali takie, może nie tak brutalne, ale równie parszywe historie. No nawet jak na dzisiejszą Polskę spojrzymy, to przecież też to widać. Nie jest to przyjemne, nie jest to miłe, co dzisiaj powiedziałem. Jest to tylko jakby fragment, który pokazuje charakter tego okresu. Charakter przez jakiegoś takiego małego człowieczka, jakim ja wtedy byłem, który za jakimś głupstwem poszedł i w głupstwo uwierzył. Ale tak samo, no to wybitni ludzie też tak się z nimi działo. A ślady są coraz, może nawet coraz wyraźniejsze. Dziękuję Państwu.